Dzień dobry, witam serdecznie. Firma Złota Rybka, Jarek Bury się kłania. Kolejna realizacja. Dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy coś wyjątkowego i innego. Z tego względu, że sezon, można powiedzieć, urlopowy, sezon letni, ale niestety praca w re, nie ma czasu na urlop, działamy. Także, drodzy Państwo, dzisiaj jest realizacja zupełnie inna. Dlaczego chciałem pokazać? Z tego względu, że wyjątkowość stanowi taką, że to są regały przygotowane na gołębie ozdobne. Oczywiście dla naszych kolejnych tak zwanych sympatyków i hodowców, którzy po prostu nie mają gołębi tak zwanych wyścigowo-sportowych, lotnych, tylko gołębi ozdobne. Zobaczcie, drodzy Państwo, bo są jako jedna realizacja, dwa tematy są przygotowane dla tego pana, naszego klienta. Mamy regał w postaci tak zwanych cel, można powiedzieć, rozpłodowych, bo to my to nazywamy regał z szufladami. No niektórzy klienci by mogli powiedzieć, fajne, bo wygląda to jak praktycznie jak cela lęgowa. Ten regał jest na tyle dosyć szeroki, zrobiony i duży, no bo wiadomo, gołębie ozdobne, czy to są garłacze pomorskie, czy to są, nie wiem, kingi, to są gołębie tak zwane duże, wysokie i one muszą mieć dosyć wysokiego tego miejsca, no i szerokie są też, bo one obracają się, wiadomo, potrzebują znacznie więcej miejsca niż nasze gołębie pocztowe. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak to wszystko fajnie wygląda. Klient sobie zażyczył pełna ekstraliga, czyli sklejka, drewno, wszystko razem ma być połączone. Tu nie było pytania, dlaczego tak drogo, tylko klient był na tyle wymagający i oczywiście finansowo dobrze, jak to się mówi, zabezpieczony, bo po prostu on chciał z najlepszego materiału. Czyli mówimy o sklejkach, mówimy właśnie o rusztach drewnianych, o tacy drewnianej. I zobaczcie, drodzy Państwo, w pierwszej kolejności może tą ścianę boczną pokażemy, jaki jest zakres, bo ona jest szeroka aż na 45 cm. To jest, tak to wygląda. A teraz już wejdziemy do środka i zobaczcie Państwo tą celę. Czyli wewnętrzna wysokość tej celi, ona jest aż prawie 34,5 cm. Tutaj macie, drodzy Państwo, 38 cm tej szerokości od lewej do prawej. I ta głębokość, gdzie wchodzi ręka, czyli o szerokość tacy, to jest 45 cm. I tu macie Państwo tak wykonaną, dosyć duża. Bo to mówimy, to jest jako regał tak zwany. A zobaczcie, tutaj cela jest przygotowana ładna. To miejsce na te odchody, bo to jest bardzo ważne, jest 5 cm, bo wiadomo, że jeśli nawet są hodowcy tak zwani zabiegani, to oni mają raz w tygodniu czas na sprzątanie. Cela ze sklejki zrobiona, klient sobie zażyczył te tak zwane łapacze, czy uchwyty, by to nazywamy, z drewna. Kolega tutaj akurat, nasz najlepszy pracownik, musiał to tak przygotować, żeby ładnie podfrezować, żeby ten klient, czy ta starsza osoba, czy młodsza osoba miała fajny chwyt. Czyli widzicie Państwo, jak wkładamy tacę do tego wyfrezowania, to wtedy elegancko ona wchodzi, lisuje się, ładnie jest do łapania, czyli też wygodnie do czyszczenia, bo zobaczcie, weźmiecie sobie w rączkę, wyczyścicie i włożycie sobie z powrotem. Tu jeszcze pokażę może ten właśnie motyw tak zwanego montażu regału, czyli widzimy te druty, to są te szóstki, które jest wszystko skręcone indywidualnie z tymi bok do boku, nakładamy ruszt, wtedy skręcamy i jest to wszystko bardzo stabilne. Jeśli by ktoś chciał jakieś, nie wiem, przenoszenie gołębnika, wtedy wiadomo, rozkręca boczne nakrętki, rozsuwa sobie płyty i bez problemu wyciąga. Dzisiaj jest to na tyle solidnie skręcone, że wszystko się nie rusza, bo to jest dzisiaj przygotowane pod film, ale za chwileczkę rozkręcamy, ładujemy na palety, bo klient, tak, mamy tą specyfikę tego sezonu, czyli każdy klient zamówienie ma indywidualne. 95% zamówienia w tym roku są indywidualne. Nie ma tak, jak było zawsze do tej pory, czyli wszystko leży. Panie, jaki jest regał? Regał jest 1,70 m na 100, wysyła. Nie, dzisiaj każdy klient dzwoni, mówi, słuchaj Jarek, mam szerokość, przykładowo tak, bo tu tego pana klienta 2 metry, przykładowo 2 na 1,70 m, to jest taka przestrzeń, proszę mi przygotować, zaadoptować. Oczywiście kolega nasz, najlepszy pracownik na świecie, Mariusz, wie, o co chodzi, on to wszystko kalkuluje, przygotowuje, z każdym klientem też ma indywidualnie kontakt, oprócz mnie oczywiście, i wtedy wy się Państwo dogadujecie już bezpośrednio z Mariuszem, bo on od sprawy technicznej Wam pokaże wszystko indywidualnie, jak to ma mieć. Czyli widzicie, w tym przypadku ładnie została przygotowana ta realizacja na klient sobie zażyczył 1,97 m, bo taka była wnęka, czyli była dwumetrowa wnęka i wtedy musi być ta delikatna tolerancja, żeby klient w nierównościach sobie wsunął. I teraz zobaczcie, drodzy Państwo, jedną rzecz. Tu macie Państwo te wszystkie nakrętki, które właśnie wcześniej wspominałem. I to jest ta szerokość też, żeby, jeśli nawet jest już idealnie zrobiony ten gołębi, to wiadomo, te nakrętki, one wystawiają co najmniej centymetr, żeby też można było dosunąć go do tego końca. To było 1,97 m, wysokość jest 1,70 m, dokładnie. Tu jest jeszcze jedna taca zapasowa, bo wyszła przy produkcji, ale to klient ją dostanie na wymianę. Ktoś się zapyta, po co ta folia?
ale folia jest po to, bo my bardzo szanujemy przyrodę i mamy tu koleżanki jaskółeczki do góry na stolarnię. No, mają to wszędzie zielone światło, one mogą wlecieć wszędzie. Wolimy zabezpieczyć materiał i towar przed jak to się mówi, pobrudzeniem. One mają tu prawo być i są z nami na bieżąco. Także drodzy Państwo, folia jest do ochrony i do zabezpieczenia. I oprócz tych regałów, które mówiłem, te regały szufladowe, naprawdę bardzo solidnie, bo przygotowując tą całą realizację przez kolegę Mariusza, od razu mi się to spodobało. Fajny temat jest też dla hodowców gołębi, czyli jeśli nie chcą mieć budek indywidualnych, a zamówią takie coś, można to wykonać też jako cele, czyli jeśli one były szerokości te 45 czy 48 cm i głębokość na 50, wtedy by też można było jako cele rozpodobowe zrobić, jako szufladowe. To były te regały z szufladami, tu mamy regały tradycyjne, zobaczcie, bo macie tak jeden regał, drugi regał, trzeci regał, czwarty, piąty regał. To wszystko jest też przygotowane dzisiaj do wysyłek, wszystko wyjeżdża na trzech paletach, bo pan klient sobie zażyczył, że musi być wszystko zmontowane, zbite i elegancko skręcone, żeby to było bezpiecznie do wyjazdu. I też tu jest taka fajna ciekawostka, może tu pokażemy z tej strony. Zobaczcie, drodzy Państwo, pan klient ma wysokość, ja może tak pokażę od dołu do góry, zaraz tu złapię nogą i zobaczcie, macie dwumetrowe wysokości tych regałów, 2 metry, a reszta już idzie w standardzie, czyli macie Państwo tak gdzieś około pi razy drzwi, pokażemy tak Wam, 24 cm i teraz macie takie dosyć, można powiedzieć, wysokie, ale tu ta przestrzeń jest bardzo wysoka ze względu na te ozdobne gołębie, bo standardowo to wychodzi na około 24-23 cm, dzisiaj macie 29 cm, z tego względu, żeby ten wielki gołąb potężny mógł sobie usiąść elegancko, obrócić się i sobie siedzieć na tym siodełeczku. Jeszcze chciałem Wam Państwu zwrócić taką jedną uwagę, bo tutaj akurat tak wspominam z samym początku tego filmu, macie ładnie przygotowane wszystko na sklejce, klocki sosnowe macie Państwo i tutaj jest bardzo ważny akcent, ale nie wiem tak gdzie pokazać, bo nie wyciągniemy, bo mamy wszystko zakręcone te siodełeczka, ale może z drugiej strony, tu z tej strony pokażemy, jaka gruba jest sklejka tutaj, żebyście Państwo widzieli, bo ja też taką sytuację widziałem tu, nie wiem czy tak będzie może widać, jak pokażemy. Tak od 10 mm. Zobaczcie, drodzy Państwo, że to jest gruba sklejka, bo z tego co pamiętam, to była dziewiątka. Chyba ta sklejeczka tu montowana. Jako macie solidne te siodełeczka wykonane do czyszczenia. Nie macie możliwości jakiegoś tam tak zwanego, tak potocznie mówiąc, wykoślawienia, czyli takiego, wiecie, skręcenia. One są dosyć solidne, bo ja też zauważyłem taką jedną rzecz, bo też wysyłamy bardzo dużo towaru, wiadomo, na Allegro. I są przykładowo siodełeczka, żebyście zwrócili na to uwagę, bo są siodełka po 3,50, my mamy po 4 zł te siodełeczka, bardzo solidne, mocne ze sklejki 12. No i tak przypatrzyłem się w specyfikę tego opisu produktu, dlaczego są te siodełka za 3,50. Okazało się, że ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia, chce to zrobić dla pieniędzy, on robi te uszka tradycyjne, czyli o tej fałce mówimy, ze sklejki czwórki. To zobaczcie, kochani, jeśli wy kupicie takie siodełko, to ja gwarantuję, że po jednym miesiącu albo po dwóch sezonach, nie daj Boże, jeszcze będzie wilgoć tak zwana jesienno-wiosenna, to po miesiącu wyrzucicie to, bo to się wszystko skręci i to generalnie jeszcze nie jest wodoodporna, to popuchnie wszystko i do wyrzucenia będzie. Także musicie zawsze zwrócić uwagę, jeśli tanio, nigdy nie będzie to w miarę dobrze. I taki głupi przykład właśnie z tym siodełeczkiem, a tutaj macie Państwo solidnie wykonany fakt, że też często klienci dzwonią i mówią, panie, no dlaczego tak drogo? Są inne alternatywy, możemy zamienić tę płytę na płyty wiórowe boczne, możemy zjechać z tej ceny, ale każdy klient indywidualnie podchodzi do tego tematu całego, czyli jeśli ma być dobrze, to robimy pełną sklejką, jeśli to ma być taniej, zrobimy Wam te płyty wiórowe, bo mówimy o bokach, bo tu możemy tylko zaoszczędzić, nareszcie nie zaoszczędzimy, bo musi być to solidnie, czyli szuflada musi być solidnie wykonana, ładne płyty wiórowe tu możemy włożyć, bo tu wtedy byście mieli Państwo 15 płyty wiórowe, wtedy zaoszczędzimy coś, resztę już nie zaoszczędzimy, bo wysyłkami nie zaoszczędzimy, tym podstawowym asortymentem nie zaoszczędzimy, no a resztę to wiadomo, indywidualnie się dogadamy. Jeśli byście, drodzy, byli Państwo zainteresowani, bo ja tak jeszcze wspomnę, patrząc na tą całą realizację, jak tu kolega teraz Wam pokaże, ta realizacja wyjeżdża na paletach, na trzech paletach to jest koszt całości 4600, no bo oczywiście wchodzą tu aż trzy przesyłki paletowe, to już jest 600 zł. Ale moim zdaniem no warto, bo to jest naprawdę zrobione bardzo ładnie, solidnie, bo tak nie pamiętam już jak to było wyceniane ruszta i to nie chcę tak już wspominać, bo to za długo będzie trwało. Ale szanowni Państwo, gdybyście mieli też takie fajne zapytanie, albo któryś z Was kolegów miał takie zapytanie, bo też może ma wiadomo gołębie ozdobne i chciałby podobną realizację, serdecznie zapraszamy, drodzy Państwo, bo jeszcze może tylko szybciutko wypokażę jedną rzecz tu za kolegą, bo też drzwi zostały dorobione.
bo są dwoje drzwi zrobione ażurowy. To są drzwi tak zwane pełne, bo klient sobie życzył, żeby one były pełne, bo potrzebował. A resztę są ażurowych, ale tam mam schowane już na palecie, są zabezpieczone, nie będę wyciągał. Też możemy takie coś wykonać, nie ma problemu żadnego, bo wcześniej tymi drzwiami się podpieraliśmy od innego producenta, ale ze względu na to, że są rurki aluminiowe, tutaj ten koszt był bardzo drogi. No i stwierdziliśmy, że lepiej jak są takie dodatki, jako klient sobie życzy troje drzwi, no to zrobiliśmy, wykonaliśmy dla niego. Także gdybyście byli Państwo zainteresowani trzy takimi drzwiami, trzy regałami, trzy takimi szufladami, ja serdecznie zapraszam ze swojej strony pod numerem telefonu 503-363-147. I oczywiście, jeśli by był problem z dodzwonieniem po 20, zapraszam Was do kontaktu. No i działamy i lecimy z tym tematem. Także wszystkiego dobrego, dziękuję i pozdrawiam.